Witamy w skrócie wydarzeń z września 2019 roku. 1 września przypadła kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej i tragicznych wydarzeń związanych z atakiem na Polskę w 1939 roku przez hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki. Igrzyskie obchody z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i święta weterana rozpoczęły się mszą świętą w intencji ofiar. Bezpośrednio po mszy odbył się przemarsz wojsk pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK i sybirakom. Pamiętajmy o wojennych bohaterach, dzięki którym my możemy żyć w wolnym kraju. 4 września obchodziliśmy 175. rocznicę wmurowania kamienia węgielnego pod budową twierdzy Bojen oraz pierwszą rocznicę uroczystego otwarcia inwestycji pod nazwą Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Bojen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia, czyli dni otwarte twierdzy Bojen 2019. Od 6 do 8 września odbywał się Festiwal Fantastyki Twierdza. Piąta edycja festiwalu miała do dyspozycji niezwykły zabytkowy obiekt z XIX wieku, Twierdzę Bojen. Miejsce pełne zakamarków, wałów, umocnień i zróżnicowanych wysokości terenu tworzyło niepowtarzalny klimat, w którym wszelkiego rodzaju gry nabrały zupełnie nowego wymiaru. Program festiwalu wypełniały rozmaite prelekcje, konkursy, warsztaty, sesje RPG czy LARPy. Stałe elementy Festiwalu Fantastyki Twierdza to także wystawy, gry planszowe i elektroniczne w Games Roomie, czy atrakcje dla najmłodszych w Szkrab Strefie, ale przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera tworzona przez organizatorów i uczestników. Weekend 21-22 września spędziliśmy podczas 4 mazurskiego zlotu pojazdów zabytkowych. Stare auta początkowo przyjechały na twierdzę Bojen, natomiast w niedzielę pojawiły się na placu imienia marszałka Piłsudskiego. Giżycki Festiwal Filmowy to nowa inicjatywa na filmowej mapie Polski. Festiwal prezentował starannie wyselekcjonowane etiudy i łączył je ze spektakularnymi debiutami uznanych reżyserów. W trakcie drugiej edycji Giżyckiego Festiwalu Filmowego w Giżycku pojawili się uznani filmowcy. Karolina Bruchnicka, aktorka, która zadebiutowała w filmie fabularnym Córka trenera, oraz legenda polskiego kina i estrady, debiutujący w Do widzenia do jutra, Jacek Federowicz. W październiku przygotowaliśmy dla Was jeszcze więcej atrakcji. 9 października odbędzie się muzyczna lekcja historii z zespołem Fabryka. Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie GCK. Serdecznie zapraszamy.